Witajcie, witajcie, mam nadzieję, że trzymacie się zdrowo i macie ochotę na recenzję książeczki cyno, Cytoniczka pana Brandona Sandersona. Książeczka jest od wydawnictwa Zysk i Skaz, premierą 2 listopad 2022 rok. No i powiem wam, że doszłam do tomu trzeciego książki o niezwykłej cytoniczce, która e, ona niby uczy się na swoich błędach, jednak jej ciekawość często ją w kłopoty. Jak pamiętacie, bo to była do gwiazd, takie książki, oczywiście dwa wcześniejsze tomy były w takiej sztywnej obwolucie. Tak tutaj mamy to troszeczkę format tej książki zmieniony, ale i w każdym z nich nasza cytoniczka ma elektronicznego przyjaciela, który po wydarzeniach z tomu drugiego, nie są one tutaj nawiązane, tylko tak pokrótce mamy do tego wprowadzenia. No, ma tu na nią totalnego focha. No i dodam, że każdy z tom jest ze sobą powiązany, więc należy je czytać po kolei, bo mówię, w jednym tomie postacie się na siebie gniewają, dopiero w następnym dowiadujemy się dlaczego. Ewentualnie mamy do tego y, przejście, że to, co się stało ostatnio miało wpływ na to, co, to, to, co się dzieje teraz. Wybaczcie za to, co gadam. I, no i no jednak są po prostu ze sobą mocno powiązane, więc żeby zrozumieć każdy z tych tomów, no trzeba zacząć jednak czytać y, od części pierwszej. No, i na samym początku, właściwie tak jak wspominałam, mamy tą notatkę z poprzednich wydarzeń, więc no, no mnie akurat tu nie dziwiły sceny kontynuacji, bo bardzo dobrze pamiętałam tą drugi. I tak Spencer jest tutaj najlepszym pilotem sił powietrznych i niejednokrotnie udowadniała, że no potrafi dbać o swoich, potrafi myśleć racjonalnie, tylko jest troszeczkę za bardzo ciekawska. Nie da się ukryć, że charakter odziedziczyła po swoim ojcu, który, jak z w poprzednich się dowiemy, już nie żyje. W momencie, kiedy trafiła do lasu, czyli miejsca, gdzie w ogóle nie powinna się udać, napotyka dziwne huchate stworzenia. Jest ich tutaj kilka rodzajów, no i tu mamy takie fajne wprowadzenie, że dzięki uprzejmości tej spensy, czyli tej cytoniczce, w momencie, kiedy ją atakują, ona domyśla się, że to może być ta osoba, ten stwór i opisuje nam ich wygląd, jak się nazywają i kto to tak naprawdę może być. Potrafi rozmawiać w myślach, ale no nie powinna tego robić, gdyż właśnie też inne ostaty, które chcą ją zgładzić, też wszystko to słyszą. I nie wiadomo, czy to była taka mała podpucha, że wcześniej usłyszała pewien głos, odpowiedziała mu no i nagle została zaatakowana. No i tu rozpoczyna się prawdziwa walka. Podoba mi się dalej y, takie poprowadzenie akcji, gdyż w każde działanie jesteśmy wtajemniczeni, a każda niewiadoma jest nam tutaj tłumaczona, jedynie postępowanie tych istot jest nieznane. Nigdy nie wiedziałam, gdzie i dlaczego uderzą, a tak naprawdę to dopiero dużo, dużo później się to wyjaśnia. Mamy tutaj pięknie wykreowane postacie, długo nie wiemy, czy przypisać ich do funkcji wroga, czy może raczej do sprzymierzeńca. Podziwiałam ich rozum, no bo raczej nie było tutaj osób o mniejszej inteligencji. Zostały tutaj poruszone niekiedy tak jakby zwyczajne problemy, które były odskocznią od walki. Sztuczna inteligencja miewa tutaj ludzkie odruchy, co dziwi bohaterkę, jakby tak spoza rzeczy zmyślonych ujawniła się też taka prawda, która może dotyczyć każdego też z nas. Właśnie dlatego mi się ta książka podobała, że ma odruchy człowieczeństwa, a nie jest to tylko i wyłącznie jakaś tam zwykła fantastyka. Nie jest to opowieść pusta, tylko zawiera przesłania i filozoficzne myślenie, które no, dodaje jej wyższych lotów. To, to nie jest naprawdę taki typowy, fantastyczny pustak, tylko tutaj mamy no, dosyć spore przesłanie. Jest ich tu bardzo dużo. W ogóle bardzo dużo się tutaj dzieje, lecz nie jest niczego w nadmiarze, żebyśmy powiedzieli, nie, to mi się nie podoba. Ja miałam tylko problem z zapamiętaniem nazw tych istot, bo bardzo ciężko się je wymawia. Później do wnik wnikliwszych opisów jakoś tak. Mm, po prostu je sobie wyobrażałam, tak? Bo tu była taka wzmianka do tego, jak mogą wyglądać, i kiedy się pojawiały, pojawiała się ich nazwa, to jakoś tak nie bardzo to mogłam sobie przyswoić, ale już po wyglądzie mogłam się domyśleć, o kogo tutaj właśnie chodzi. I tak, i niby wydaje nam się, że skoro główna postać wpadła w te tarapaty, no to na pewno z nich wyjdzie. Ale pytanie za 100 punktów, czy na pewno tak się stanie. To jednak jest fantastyka. Czy w ogóle odgadnie tutaj sposób postępowania wroga? No, a nawet jeżeli się uda, to pytanie, co z tym zrobi? Czy udaje się go powstrzymać? Czy po prostu będzie wiedziała, jak on działa, a nadal nie będzie potrafiła mu przeciwdziałać? Zakończenie jest tutaj prawdziwą wisienką na torcie. Bardzo mi się podobało. Nie zradzę, czy pozytywne, czy negatywne, aczkolwiek po prostu świetne. Można by powiedzieć, że ten tom mi się chyba najbardziej ze wszystkich podobał. Właśnie fajne jest to, że cokolwiek nie wiemy, to ona tak jakby też tego nie wie, tak jak my, tylko w pewnym momencie jej rozum sobie przypomina: Aha, dobra, to jest twór taki, nazywa się tak, słyszałam o nim tu i tu, wyglądają tak i tak, i ona nam to wszystko opowiada. Czyli tak jakby na przykład była taka postać, która chce nas wdrążyć w to, co przeżywają inne postacie, a nawet i ona sama. Także to było takie, to dziwne, bo jeszcze nigdy fantastycznie się nie spotkałam z tym, żeby postacie nam tłumaczyły swojego wroga, jak wygląda, skąd on zna i kim może dla niej być. Także to jest taka pierwsza książka, która no, no naprawdę jest mądra. Bardzo dużo mamy tutaj filozofania, filozofowania, troszeczkę też gdybania i, i takich naprawdę mądrych stwierdzeń, dlatego uważam, że książka jest no dość inteligentna. Jeżeli ktoś szuka pustej historii, to się bardzo zawiedzie. Tu jednak trzeba czasem pomyśleć. Dlatego jeżeli Was książeczka ciekawi, a mnie ciekawiła bardzo, no to cóż, po prostu Wam ją polecam i czytajcie po kolei. Żegnam się z Wami, pa pa!